Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Kiedy poprzegląda się materiały z Mistrzostw Świata w Katowicach z 1991 roku, czyli szczytowego momentu w karierze Mirosława Daszkiewicza i jego największego zwycięstwa, to rzeczywiście widać, że były to także szczytowe lata dla kulturystyki jako dyscypliny. Może było to niekoniecznie dzięki konkretnie polskiemu zawodnikowi, ale dzisiaj nikt nie spodziewa się transmisji z takich zawodów w telewizji, a wtedy takie rzeczy rzeczywiście się działy. Co więcej, komentował je sam Włodzimierz Szaranowicz. Niestety prestiż kulturystyki od tamtych czasów spadł bardzo wyraźnie. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że sylwetki przestały być przyjemne dla oka, dla przeciętnego człowieka i dyscyplina osiągnęła zbyt ekstremalny poziom. Tak czy inaczej, trochę szkoda, że może to być obecnie zaskoczeniem, ale przyjemnie jest oglądać relacje zawodów z telewizyjnym komentarzem, kiedy przywykliśmy, że obracamy się w dyscyplinie raczej niszowej. Co od razu zwraca uwagę, kiedy spojrzy się na karierę Mirosława Daszkiewicza, to, że była ona niezwykle dynamiczna, także pojawił się on na wysokim poziomie i zaraz potem zniknął, zostawiając ogromny niedosyt i mnóstwo pytań, dlaczego nie podążył za tak dużymi sukcesami. Wtargnął do światowej czołówki w 1991. Wystartował na Mr. Olimpia 1990. I tak naprawdę potem słuch o nim zaginął. I to wtedy, kiedy mogłoby się wydawać zaczynał dopiero nabierać rozpędu. Jeżeli chodzi o predyspozycję, Przede wszystkim pod kątem pełności brzóźców w górnej części posiadał bezsprzecznie jedne z najlepszych genów w historii polskiej kulturystyki. Debiutował na polskim podwórku w 1983. W 1985 zajął piąte miejsce na Mistrzostwach Polski. W 86. pierwszy raz wystąpił na Mistrzostwach Europy. Kończąc rywalizację na dziewiątym miejscu. Zawody te wygrał w 89 i w tym roku debiutował na mistrzostwach świata, kończąc na szóstej pozycji. Tak samo uplasował się rok później, a przełomem był oczywiście rok 1991 i jego słynna wygrana w katowicach w kategorii do 90 kg. Miał wtedy 31 lat i nie wiem dlaczego podano tu 34. Ważył 85 kg, przy wzroście 1,73 m. Na wszelkich relacjach komentatorzy wskazywali na jego słaby punkt, czyli odstający od reszty rozwój mięśni brzucha. Od 91. czas się zmieniły i dzisiaj taki brzuch zapewne byłby chwalony, ale fakt, że środkowa sekcja nie należała do atutów Daszkiewicza. Nie była szczególnie wąska ani płaska. Słusznie także zwracano uwagę, że mięśnie proste nie były tu zbyt ostre. Powiedziałbym, że Polak miał dwa minusy w swojej sylwetce, czym była po pierwsze nieszczególna struktura kostna oraz po drugie niedostatki definicji, z czego wynikały kłopoty separacją i twardością. Oczywiście mówię tu o minusach na tle ścisłej światowej czołówki. Na tych samych zawodach startował Runi Coleman i porównując ich sylwetki widać ogromną przewagę Amerykanina, jeżeli chodzi o kontrast w szerokości barków i bioder. Daszkiewicz nie miał tak dobrych kształtów w górze, także u niego nie było tak wyraźnego stożka, jak u niektórych najlepszych kulturystów. Trzeba pamiętać, że jest to dyscyplina krajów bogatych i wysoko rozwiniętych, a wtedy Polska w porównaniu do krajów zachodnich była daleko w tyle. Zawodnikom brakowało wiedzy, ale przede wszystkim zaporowe wydawały się kwestie finansowe. Innymi słowy, Daszkiewicz nie miał możliwości zaprezentowania pełni swojego potencjału, kiedy był, że tak powiem technologicznie, daleko w tyle za zawodnikami zachodnimi. Sam w wywiadach wspominał, że nie było tu jakichś specjalnych przygotowań, a podstawę diety stanowiły bułki i paszczetowa. Prawdopodobnie z tego wynikały niedostatki definicji, także miejscami mógł wydawać się nieco zbyt gładki. Chciałoby się więcej szczegółów na nogach, czy wyraźniejszej separacji na ramionach, czy właśnie na środku. To były tak naprawdę jedyne większe minusy tej muskulatury. Daszkiewicz, przede wszystkim kapitanie, prezentował się, kiedy mógł pokazać pełnię rozwoju klatki, barków i ramion, które tworzyły doskonałe trio mięśniowe. Zacznę od klatki bokiem. Widać tu, co prawda, jedynie górę, ale która jest po prostu rewelacyjna. Mówiłem o tym, że brzuiste mięśniowe, Daszkiewicz posiada wręcz idealnie pełne, i widać to właśnie tutaj. Świetne przedramiona, potem ogromne ramiona i barki, rozwinięte zarówno z przodu pośrodku, jak i z tyłu, oraz trójwymiarowa klatka. Patrząc na tą fotografię, wydaje się w pozycji bezkonkurencyjny. Na chwilę przejdę jeszcze do tej pozycji, z rozłożonymi szeroko rękami z której są chyba najpopularniejsze zdjęcia Daszkiewicza. Nie widzę powodu, dla którego Daszkiewicz nie mógłby być światową gwiazdą na miarę Samira Banu, patrząc na to, jak są w niej podobni i rewelacyjnie wyglądający. Różnią się tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli przede wszystkim definicją i dopracowaniem, co zapewne wynikało z różnicy w standardach, możliwości kulturystycznego rozwoju między Polską a Ameryką. Daszkiewicz jest tu po prostu jakby rozmyty przez tkankę podskórną, ale same predyspozycje ma tak samo sprzyjające. Ma dobry stożek w górze, fenomenalne ramiona i ogólnie jest kompletnym zawodnikiem, pod takim kątem, że ani w górze, ani w dole nie ma partii, która byłaby mniejsza od pozostałych. Tutaj jeszcze most master, z rękoma umieszczonymi na biodrach i w wykroku. Widać tu wszystkie atuty, które wymieniłem wcześniej i nie będę się powtarzał. Na co jeszcze można tu zwrócić uwagę, to że mimo tej może nieidealnej definicji, tak czy inaczej widać jakość jego masy mięśniowej. Czyli jej twardość i gęstość Zawsze smaczkiem była dla mnie jego relacja z Ronim Kolmanem Ponieważ kiedy omawia się największe osiągnięcia Daszkiewicza To równolegle w podobnym miejscu zaczynał poważniejszą karierę Kolman W 91 wygrał na Mistrzostwach Świata w Katowicach Ale w klasie najcięższej Czyli otrzymali kwalifikacje na swoje pierwsze Mr. Olimpia w tym samym dniu Takie samo miejsce, czyli 16, Zajęli także właśnie na Olimpii 92 Daszkiewicz był wtedy pierwszym Polakiem, który pojawił się na tych zawodach I na następne takie wydarzenia Trzeba było czekać prawie 20 lat do 2010, kiedy na scenie stanął Robert Piotrkowicz. Na Mister Olympia 1992, Polak nie był wyróżniającym się zawodnikiem, przede wszystkim dlatego, że brakowało mu właśnie lepszej definicji i separacji. Potencjał natomiast pozostawał ogromny, co ponoć zauważył sam Joe Wider i zaproponował Daszkiewiczowi kontrakt. Myślę, że nie muszę mówić, że oznaczało to potencjał na dokonanie ogromnych ulepszeń i wejście na zupełnie nowy poziom mając w końcu podobne narzędzia i dostęp do wiedzy kulturystów amerykańskich. Tego typu niewykorzystanych sytuacji było więcej. Daszkiewicz otwarcie mówił, że do zrobienia większej kariery brakowało mu przede wszystkim funduszy. Po Mistrzostwach Świata miał mieć sponsora, ale ponoć wynikły jakieś komplikacje. Rozmowy prowadzono także w sprawie propozycji Widera, ale podobnie temat po krótkim oczesie zamilkł. W efekcie po Mr. Olympia 1992 wystartował jeszcze trzy razy, w 1993 na Grand Prix w Turą, Paryżu i Helsinkach. Tamtego roku zajął dwa 11 miejsca i jedno 8. Po 93 już więcej jako zawodnik na scenie się nie pojawiał. Nie muszę tłumaczyć dlaczego jest to fakt rozczarowujący. W bardziej sprzyjających warunkach zapewne miałby jeszcze długo i opatrzoną wieloma sukcesami karierę. Materiał powstaje w niewesołych okolicznościach. 5 maja 2020 Mirosław Daszkiewicz zmarł w wieku 60 lat, czyli może nie w młodym, ale na pewno obecnie spodziewamy się znacznie dłuższego życia. Jeżeli chodzi o okoliczności, to obecne są dwie niekonkretne informacje. Jedna mówi o przyczynie leżącej w jakiejś chorobie dziedzicznej, a druga o trwającej wiele miesięcy ciężkiej chorobie. Innymi słowy wiemy tylko tyle, że nie był to wypadek, a postępujący proces chorobowy. Jest to materiał poświęcony polskiej legendzie kulturystyki, ale niestety takie wydarzenia często występują w parach. I zaledwie dwa dni później mamy prawdziwie wstrząsającą informację o śmierci Luka Sandowa, który mając 30 lat zdawał się być na początku wielkiej kariery. Najprawdopodobniej Sandow popełnił samobójstwo, natomiast kiedy materiał powstaje jest to jeszcze informacja niepotwierdzona i zostanie omówiona w osobnym odcinku. Obydwaj i zostaną zapamiętani, sam Mirosław Daszkiewicz na pewno jako prekursor polskiej kulturystyki na światowym poziomie. To był Stalowy wysoka teraz do następnego.